Cześć kochani, z tej strony Karolina, a to jest 8 Podcast i dzisiejszy materiał rozpocznę od podziękowań dla moich wspaniałych wspierających, dla moich wspaniałych subskrybentów oraz dla wszystkich, którzy zostawiali pozytywne wiadomości, pozytywne komentarze pod moimi materiałami, dla wszystkich, którzy łapkowali moje materiały w górę. No i standardowo zacznę od żebrania. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem, zasubskrybuj koniecznie mój kanał, kliknij w dzwoneczek i kliknij na wszystkie powiadomienia, gdyż wtedy jest szansa, że YouTube wyśle Ci powiadomienie o moim kolejnym podcaście. Oraz po wysłuchaniu podcastu gorąco Cię zachęcam do zostawienia komentarza, ponieważ każdy komentarz to większe zasięgi tego materiału czy jakiegokolwiek innego, pod którym zostawiasz komentarz, a YouTube niestety bardzo kocha ucinać zasięgi twórcom trukrajmowych materiałów. Także nie przedłużając, chodźcie posłuchać dzisiejszej historii. Paul Stavenyord urodził się 27 stycznia 1951 roku i nie miał łatwego dzieciństwa w Everett w Waszyngtonie. Jego matka rozwodzi się z ojcem, a swoim dzieciom mówi, że to dlatego, ponieważ ich ojciec nadużywał alkoholu. Wychodzi jednak jeszcze dwa razy za mąż, ale za każdym razem każda relacja młodego Paula z ojczymem jest delikatnie mówiąc nie najlepsza. W 1965 roku rodzina przenosi się do Seward. Krótko po przybyciu do nowego miejsca młody Paul zostaje wydalony ze szkoły za powiedzenie N-word w stronę innego afroamerykańskiego ucznia, a zrobił to dodatkowo w obecności czarnoskórego nauczyciela. Tak więc zostaje wydalony ze szkoły i nigdy już do niej nie wraca. Paul ma naturę bardzo konfliktowego nastolatka, kiedy popada w przygnębienie, potrafi siedzieć całymi dniami w swoim pokoju, do nikogo się nie odzywać i z niego nie wychodzić. Do 1967 roku zostaje aresztowany 5-krotnie, głównie za włamywanie się do domków i nie chodzi mi o takie domy, tylko takie domki w lesie, w środku niczego, że tak się wyrażę. Zostaje aresztowany za kradzież łodzi oraz kradzież samochodu, splądrowanie domu swojej dziewczyny, wrócenie do jej domu i grożenie jej bronią oraz grożenie, że odbierze sobie swoje życie. Spędza jakiś czas w placówce poprawczej w Anchorage w 1966 roku za kradzież samochodu, którym notabene udało mu się uciec 70 mil, zanim policjanci go dopadli. Po pobycie w placówce poprawczej zostaje osadzony w McLachlan Youth Center, to kolejne centrum poprawcze dla nieletnich chłopców, którym nie jest po drodze totalnie z prawem i ostatecznie zostaje wypuszczony 2 lata później. Pół roku po wyjściu napada na sklep z alkoholem w Anchorage i kradnie $190 w gotówce, na czym zostaje złapany i spędza w więzieniu 3 kolejne lata. Podczas rozprawy zezna, że jego napad spowodowany był tym, że potrzebował pieniędzy na działkę, ponieważ w szponach nałogu był przez ostatnie 2 lata. A potem, po odsiedzeniu wyroku, napada na bank. Na pierwszy narodowy bank w Anchorage i ma to miejsce 4 sierpnia 1971 roku. Robi to z 2 kolegami, 22-letnim Robertem Jettem oraz 19-letnim Randallem Simonsem. W drodze do banku biorą młodą dziewczynę za zakładniczkę i wparowują do budynku, wymachując 2 pistoletami oraz shotgunem. Terroryzują 8 pracowników banku oraz 14 klientów. Wszystkim każą położyć się na podłodze, po czym zabierają się za opróżnianie kasetek. Udaje im się uciec w góry, a jedyny policjant, który jest wtedy na służbie, nie angażuje się w obezwładnianie napastników, jednak niezwłocznie po ich wyjściu informuje o tym swoich przełożonych. W pościgu za nimi zaangażowanych jest 25 agentów FBI, policjanci stanowi, wszyscy funkcjonariusze policji, jacy byli wtedy dostępni w mieście, oraz helikopter. Jednak rabusie zrobili jeden podstawowy błąd.
nie zrobili wcześniej dokładnego rozeznania terenu, czy da się tam jakoś zaszyć i przetrwać, oraz nie docenili ciężaru ukradzionych 150 tysięcy dolarów, które łącznie ważyły ponad 18 kilo. Finalnie oczywiście zostali złapani, a przed złapaniem wpadli na brylantowy pomysł, że podzielą się pieniędzmi i rozdzielą się. Paul w pewnym momencie musiał być już bardzo zmęczony ucieczką w górach i prawdopodobnie były to tereny, w które nie dało się dojechać samochodem albo skończyła się po prostu im benzyna, tak więc dobrowolnie oddaje się w ręce policji po zatrzymaniu. Jego koledzy także zostają schwytani podczas jedzenia posiłku i posiłek ten jedli w restauracji w Seward. Paulowi zasądzono 6 lat pozbawienia wolności, jednak wypuszczony warunkowo został w 1975 roku, czyli jakoś po około 4 latach. I po wyjściu z więzienia dosłownie staje się innym człowiekiem. Podejmuje pracę na etacie przy budowaniu dróg. Praca jest ciężka i praca jest wymagająca, ale mężczyzna sobie z tym świetnie radzi. Zakochuje się też w Czulitnie, w dzikim, odludnym terenie, 40 mil na północ od Talkitny. Potem przychodzi miłość do kobiety. Wybranką jego serca staje się Peggy Hogarty, 23-latka, która pracuje jako kelnerka. Para się pobiera, a 2 lata później na świecie pojawia się pierwsze dziecko, córka Rebeka. I wtedy przenoszą się do Czulitny i budują dom. Mieszkają w tej okolicy 11 lat, Paul nadal pracuje przy budowie dróg, Rebeka uczy się w domu i jest nadzorowana w tym przez swoją matkę. Peter w międzyczasie staje się rzemieślnikiem i kupuje urządzenie, dzięki któremu może odlewać ozdoby z cyny, które finalnie sprzedaje w Anchorage podczas różnych jarmarków. Tworzy także flety, używając do robienia ich różnych elementów kości zwierząt czy poroża. Także staje się swego rodzaju artystą i z biegiem czasu nie tylko tworzy flety, ale także tworzy muzykę. Ubiera się jak myśliwy z dawnych lat i to określenie przekazali jego sąsiedzi. Nosi skórzany płaszcz i kapelusz z dużym, miękkim rondem. Staje się bardzo uduchowionym człowiekiem, poznaje nowych przyjaciół na konferencjach spirytualistycznych, sprzedaje kasety ze swoją muzyką, bardzo lubi uczyć dzieci, a muzykę po prostu kocha całym swoim sercem. Trwająca kilka ładnych lat sielanka, którą Wam opisałam z grubsza, musi się jednak kiedyś skończyć. Dla Peggy samotność Czulitny staje się coraz bardziej nie do zniesienia, szczególnie, że najbliższy dom sąsiada stał w odległości ponad 1,5 km od ich domu, a jakakolwiek linia telefoniczna ponad 12 km. W 1984 roku, kiedy rodzi się drugie dziecko pary, syn Josh, żona mobilizuje Paula do przeprowadzki. Jeśli nie do miasta, to bliżej jakiejś linii autobusu szkolnego, którym dzieciaki w odpowiednim dla siebie wieku mogłyby jeździć do szkoły. Tak więc przeprowadzają się do Trapper Creek. Jednak Paul jako mąż i jako ojciec jest nieco toporny, że się tak wyrażę, i po jakimś czasie rzuca pracę przy budowie dróg, żeby oddać się w całości nauczaniu dzieci specjalnej troski. Tak więc poziom życia rodziny mocno się obniża. Dom, w którym mieszkają, nie ma generatora prądu, tak więc rodzina żyje bez elektryczności czy bez bieżącej wody. I to doprowadza do rozwodu pary w 1991 roku. I w dokumentach rozwodowych złożonych w sądzie Peggy zawarła informację, że mąż nie wspiera jej ani emocjonalnie, ani finansowo. Peggy musi wrócić do pracy i zapewnić dochód rodzinie, zaniedbując nieco wychowywanie dzieci, żeby jej mąż mógł oddawać się swojej pasji, z której nie ma jakichś rewelacyjnych dochodów. Niemniej rozstają się w bardzo przyjacielskiej atmosferze, bez jakichś dramatów rodzinnych, i Paul też bardzo często odwiedza swoje dzieci. Po rozwodzie poznaje kobietę i przeprowadza się do Georgii, jednak miłość do terenów Czulitny jest tak bardzo silna, że mężczyzna wraca tutaj w roku 97, i oczywiście chce być też bliżej swoich dzieci, w tym syna, który już wszedł w wiek nastoletni.
A teraz czas na drugą stronę dzisiejszego podcastu, dzisiejszej historii. I drugą stroną są Rick Beery oraz Debra Riho. Rick ma 48 lat i pracuje na stacji benzynowej Fisher's Fuel, a Debra 40 lat i pracuje w biurze obsługi klienta w Matanuska Electric Association. Rick urodził się na Alasce, służył w wojsku i dwa razy był w Wietnamie. Debbie dorastała niedaleko Denver, gdzie oddawała się pasji łowienia ryb oraz spędzała każdą wolną chwilę na wycieczkach. Wyszła za mąż młodo, jednak też dosyć szybko się rozwiodła. Miała brata, który mieszkał w Wasilii i po rozwodzie właśnie w tamte rejony się przeprowadziła ze swoim 4-letnim synem. Rick nie ożenił się nigdy i nie poszukiwał już też kobiety swojego życia, ale kiedy spotkał Debbie, zarówno dla niego samego oraz dla wszystkich ich przyjaciół i znajomych wokoło, stało się jasne, że ta para to dwie połówki pomarańczy. I w chwili, kiedy rozgrywa się dzisiejsza historia, Rick i Debbie są już ze sobą łącznie 10 lat, a od 2 lat są małżeństwem. Mieszkają w Big Lake, ale mają też domek na terenie Czulitny. Chris, syn Debbie, ma 19 lat i służy w Bośni. Para bardzo lubi jeździć do Czulitny, jednak czasem narzekają na swojego sąsiada, Paula Stavenjorda, którego dom znajduje się w odległości 1,5 kilometra od ich domu. Paul ma regularnie podkradać paliwo z ich domu i ciąć kable od anteny, co naraża Ricka na straty rzędu $50. Paul ma też ukraść rewolwer kaliber 22 oraz skuter śnieżny, który należał do pary. 22 maja 1997 roku para jedzie do swojego domu w Czulitnie. Planują wrócić do swoich prac we wtorek 27 maja, ale tak się nie dzieje. Niepokoi to brata Debbie, Dona Tidwella, bo wie, że jego siostra jest bardzo odpowiedzialna i nie dopuściłaby do takiej sytuacji, by bez poinformowania kogokolwiek nie przyjść do pracy. Tak więc jedzie do domu w Czulitnie i tam znajduje psy pary w domu. I wygląda to tak, że psy siedzą w środku budynku kilka dni. I teraz w dokumencie, który podlinkuję Wam w opisie, ten dokument nazywa się Paul Stavenjord, Człowiek z gór. Jest tam zawarta taka informacja, że bodajże psy były poza terenem domu, a w książce, na podstawie której opierałam ten podcast, czy opieram ten podcast, jest informacja właśnie, że psy były w domu. Mimo tych dosyć dwóch sprzecznych informacji, chodzi o to, że psy były w takim miejscu, gdzie para raczej by ich nie zostawiła bez nadzoru. Zostawienie psów bez nadzoru nie jest typowe dla Ricka i Debbie, tak jak Wam powiedziałam, tak więc Don stwierdza, że poczeka na parę w ich domu, jednak kiedy się nie zjawiają do czwartku, to zgłasza zaginięcie na policji. Zostają wszczęte poszukiwania i wkrótce jeden z funkcjonariuszy odnajduje ciało Ricka w odległości nieco ponad 3 km od domu oraz 300 metrów od jego skutera śnieżnego, którym się poruszał. Przyczyną śmierci jest strzał w głowę z pistoletu. Do tego momentu Debbie ma status osoby zaginionej, a dom pary nie jest splądrowany. Pracownicy kompanii elektrycznej, którzy pracowali względnie blisko domu pary, powiedzieli, że widzieli Ricka na skuterze zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, ale powiedzieli także, że niedaleko widzieli ślady obozowania. Na początku policjanci myślą, że to może Debbie jest odpowiedzialna za zgon Ricka, bo na ten dany moment nikt nie wie, gdzie kobieta jest. Przyjaciele pary twierdzą, że to niemożliwe, ponieważ kobieta kocha swojego męża i kocha go tak mocno, że nie mogłaby zrobić czegoś takiego. No i jeśli chodzi o to obozowisko, o którym mówili pracownicy, to na posterunek policyjny dzwoni mężczyzna, który właśnie tam obozował i mówi, że owszem, widział skuter, ale żadnego ciała w pobliżu nie widział.
Powiedział także, że wyciągnął ten skuter ze strumienia, w którym stał, z sakwy wziął butelkę Pepsi i gumy do rzucia, ale poza tym niczego więcej nie dotykał. Natomiast później 21-letni Gavin Sacha został uświadomiony przez śledczych, że rozbił się dosłownie kilkaset metrów od ciała Ricka. Tydzień po odnalezieniu ciała Ricka zostaje też odnaleziona Debbie. Kobieta nie żyje, a jej ciało pokrywa trawa i liście, jest naga od pasa w dół. Autopsja wykazuje, że krótko przed śmiercią została wykorzystana. Przyczyną śmierci, jak w przypadku Ricka, był strzał w głowę. Początkowo Gavin był pierwszym podejrzanym śledczych, jednak porównanie próbek DNA bardzo szybko wykluczyło mężczyznę z tego kręgu, także na celownik policjantów został wzięty najbliższy sąsiad Ricka i Debbie, czyli pan Paul Stavenyard. Paul odmawia jednak oddania próbek śliny czy włosów do porównania oraz nie zgadza się na przeszukanie jego domu. Policjanci stanowi wracają zatem do Paula z nakazem pobrania próbek i Paul bardzo, bardzo niechętnie, ale musi je dać śledczym. Jednak krótko po wyjściu śledczych z jego domu, on sam też wychodzi z niego. Inny sąsiad widzi mężczyznę idącego wzdłuż drogi, ma on już wtedy ogoloną brodę oraz wąsy. Potem inny mężczyzna widzi Paula rozbijającego czerwony elektryczny skuter o filar mostu. Skuter śnieżny okazuje się być własnością Debbie. W międzyczasie przebadano próbki DNA pobrane od Paula i okazuje się, że pasują one do próbek zebranych z ciała Debbie. Tak więc mężczyzna zaczyna być oskarżany i poszukiwany za morderstwo pierwszego stopnia dokonane na małżeństwie oraz kolejne oskarżenie to napastowanie Debbie. Informacja ta wraz z rysopisem Paula w wersji brodatej i w wersji ogolonej została rozdystrybuowana wszędzie, gdzie się tylko dało. Wszyscy ludzie w okolicy zostali świetnie poinformowani, kogo szuka stanowa policja i za co szuka tą osobę. W domu Paula śledczy znajdują notes czy też pamiętnik, w którym mężczyzna napisał, że spotkał Debbie w piątek, kiedy sam był na spacerze w pobliżu strumienia. Pisał dalej, że zaczął dla niej grać na flecie, a potem romantycznie uprawiali miłość. Według zapisków Debbie miała też skontaktować się telefonicznie ze swoim mężem około godziny 19:30, ale z jakichś powodów to połączenie nie jest zarejestrowane w spisie jej połączeń telefonicznych. Tak więc to jest generalnie to, co powiedział Paul później podczas zeznań. Póki co grupa śledczych musi jednak znaleźć mężczyznę najszybciej, jak to się tylko da. I jako ciekawostkę dodam, że używali oni do tych poszukiwań ubrań kamuflażowych, nie tylko żeby móc go schwytać, ale też dlatego, bo to był czas, kiedy spora populacja niedźwiedzi grizzly rozpoczynała swoje, że tak powiem, okołoletnie wędrówki. Rodzina Paula jest w ciężkim szoku, kiedy dowiaduje się, że to ich uduchowiony, artystyczny mąż i ojciec jest podejrzewany o dokonanie tak strasznych zbrodni. Podejrzewają nawet, że zbiegł on, ponieważ był niewinny, a bał się, że jego bardzo obszerna kartoteka z lat młodości może kłaść się cieniem na jego aktualne prawe zachowanie. Prawnik rodziny Carmen Guitares zwołuje konferencję, w której udział biorą przyjaciele i rodzina Paula. Apelują oni wszyscy, żeby mężczyzna przestał uciekać i się poddał, ponieważ oni właśnie wierzą w jego niewinność. Oczywiście najbliżsi zaświadczają, że Paul jest dobrym człowiekiem i nie mógłby dopuścić się tak strasznych czynów. Po 7 tygodniach od zbrodni Paul kontaktuje się w końcu z Carmen Guitares i mówi jej, że jest gotów się poddać. Po spotkaniu z prawniczką oddaje się w ręce policji, a śledczy są zaskoczeni, że udało mu się być tak długo w trasie, no i być nieuchwytnym. Podczas procesu zeznaje, że kilka dni po przeszukaniu jego domu wrócił do niego i przebywał tam nawet jakiś czas, a z jego dalszych zeznań wynika, że mężczyzna był w dość bliskiej odległości właśnie od swojego miejsca zamieszkania.
a dopiero przyjaciel, z którym się skontaktował, namawia go, by zadzwonił do prawniczki i finalnie oddał się w ręce policji. W kwietniu 1998 roku rozpoczyna się proces Staveniorda, broni go pani Guiteres oraz Jim McComas. Prawnicy przyjmują linię obrony, z której wynika, że Debbie i Paul byli jeszcze nadzy po niedawno uprawianej miłości i zostali wtedy zaskoczeni przez Ricka. Rick miał rzekomo krzyczeć na Paula, że rozwali mu głowę, po czym zaczął strzelać. Paul miał paść na ziemię i z kieszeni kamizelki wyciągnąć swój pistolet, z którego strzelił dokładnie w głowę Ricka. I to tak niefortunnie, że kula z jego broni trafiła właśnie Ricka w głowę. Kiedy Rick padł, Paul zauważył, że Debbie leży koło niego bez życia, no i Debbie też ma kulę w głowie. Tak więc Rick pozbawił życia swoją żonę, a Paul w samoobronie zastrzelił Ricka. W taki sposób właśnie prawnicy próbowali bronić swojego klienta. Paul natomiast ze względu na swoją przeszłość miał spanikować i miał przenieść ciało Debbie w inne miejsce i miał je przysypać liśćmi i trawą. Miał także pozbierać łuski od nabojów i wepchnąć skuter Ricka do strumienia, natomiast zaprzeczył, jakoby miał cokolwiek, co należało do Ricka ukraść. Kiedy Staveniord ma wygłosić swoją mowę, prawnicy proszą, by mężczyzna mógł zagrać melodię, jaką grał Debbie przed śmiercią, ponieważ według obrońców mężczyzna lepiej potrafi wyrazić się muzyką niż słowami. No i tutaj właśnie w zależności od źródeł, według dokumentu sędzia zabronił Paulowi gry na flecie, a według książki zezwolił, a w czasie, kiedy mężczyzna gra, ławnicy zostają wysłani na obrady. Oskarżyciel twierdzi, że historia Paula to kłamstwo, 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 kłamstwo i jeszcze więcej kłamstw. Sami obrońcy nie są w ogóle pewni do tego, czy historia Paula ma jakikolwiek sens i czy jest prawdziwa, a później nawet utrzymują, że mężczyzna okłamał ich w wielu kluczowych kwestiach. Podczas kolejnego procesu dotychczasowi obrońcy Paula zostają zastąpieni przez obrońcę z urzędu. Jednak żadne łzawe historie, ani ewentualna gra na flecie, ani wszystkie kłamstwa nie sprawiły, że Paul zostaje ułaskawiony. Sędzia Eric Smith skazuje mężczyznę na łącznie 198 lat pozbawienia wolności, po 99 lat za Ricka i za Debbie, a swoją decyzję argumentuje tym, że Paul nie okazał ani cienia skruchy po dokonanej zbrodni. Jeden z ławników powiedział, że werdykt jest za surowy i najwięcej stracą na tym dzieci Paula, 13-letni Josh oraz jego siostra Rebecca, którzy notabene okazywali więcej emocji na rozprawach niż ich własny ojciec. Ciała Ricka i Debbie zostały skremowane, a prochy rozrzucone niedaleko Ruby Lake, które to jezioro było ich ulubionym miejscem łowienia ryb. Natomiast broń, z której para została zastrzelona tego feralnego dnia, nadal do dnia dzisiejszego nie została odnaleziona. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej historii. Zachęcam Was gorąco do obejrzenia przede wszystkim tego dokumentu, który podlinkowałam Wam w opisie, czyli Paul Staveniord, Człowiek z gór, ponieważ przy tworzeniu tego podcastu oczywiście opierałam się na książce, opierałam się na przeglądarce internetowej, wszystkich informacjach, które wyciągnęłam oraz właśnie na tym dokumencie. I jestem też ciekawa Waszej opinii o podcaście, o tym człowieku, o tej historii. I bardzo chętnie poczytam wasze komentarze w tej kwestii. Jestem bardzo ciekawa komentarzy waszych w temacie dzisiejszego podcastu, a ja się z wami żegnam póki co i do usłyszenia już jutro, ponieważ podcasty pojawiają się w sobotę i w niedzielę o godzinie 17, zarówno tego, jak i tego dnia. Do usłyszenia! Pa!